Dzień dobry. Tak wygląda poranek na pięknym Pomorzu. Jest godzina 6:56, a ja jadę do gospodarstwa Mateusza Kuli, gdzie ocenimy rzepaki, jedną odmianę mieszańcową, jedną odmianę populacyjną, mianowicie Paradizę i Onkę. I zobaczymy, jak bez czarowania wyglądają u niego właśnie w gospodarstwie. Także jeszcze zostało mi 3 minutki i na gospodarstwie powinienem się znaleźć. Poranek troszeczkę zachmurzony, ale to nic. Będzie dobrze, w nocy popadało. O, wiśnie u Mateusza są. I jabłka też. A. Krowka. A to znaczy, że aż takich przymrozków nie było, bo a kto to tam chodzi? Kto to tam chodzi? To znaczy, że przymrozków nie było. Aż takich przynajmniej, tak jak u mnie, gdzie nie ma nic. Dobra, dojechali. A, cześć. Czy naprawdę wchodzić? No, wejdziemy, co? Damy radę? Damy radę. Poprowadź. Przed się szlaki. No. Czekaj, chodź. Też się pomoczysz. Ale też masz tutaj, widzisz, parę ten, takich... Uszkodzeń. Uszkodzeń też przymrozkowych. Tak, że u nas, wiesz co, u nas nisko oceniali. Ja uważam, że było więcej, no ale... Mówią, że wszędzie u nas w okolicy między 8 a 9% przyznają moim. Pewnie więcej patrząc było tych. Też mi się wydaje, że więcej, ale to też powiem ci... Z ubezpieczalnią to tak zawsze. Właśnie, no widać ewidentnie, nie? Że jest no i uszkodzeń. Natomiast... I zobaczymy, jak tutaj, proszę pana, wygląda Paradise. Patrzę na wysokość jego, wiesz, no. No tak do 1,70 m, no. Tam jest zdecydowanie większe, no. Jest większe, a bo ty jest... widzisz? Test pokonał. Tak? Czekaj, dobra, ja będę pierwszy. Nie, dobra, no zobacz. No faktycznie, no taka, że mnie nie by zakryło. I co bardzo cieszy, to zobacz dół. Zobacz. Patrz, no zdrowiutki jest, nie? Ale wiesz co, jakby... Dlatego chciałem ci tutaj podpytać, bo tak wiesz, żeby bez czarowania, nie? Tak rzeczywiście jak to wygląda i na Pomorzu, nie? Bo ja wiem, jak wygląda Dolny Śląsk, Opolskie, gdzieś tam Wielkopolska i Centralna, ale takiego zielonego to jeszcze... No wiesz, może, u nas jest nie, że nie widziałem, ale później jest, jasne. Tam nawet nie ma co porównywać. No, ale właśnie, żeby tak wiesz, ocenić tutaj, no po prostu tak rzetelnie odmianę, nie? To ocenimy w żniwa. To ocenimy w żniwa. Ale ogólnie jest... wiadomo, że to też jest poprzeczniak, więc tu nawet tak, widać, tak. Nakładają nam się przejazdy, więc może i tych rozgałęzień będzie mniej. Dopiero tam dalej, jak się schowasz, dopiero dalej widać rządki. Musielibyśmy wejść. Tak. Wiesz co, ja widzę przynajmniej u nas, że Paradise jest taki bardziej rozgałęziony, nie? Bardziej rozgałęziony i... Dopiero tu masz pierwsze... Pierwsze przejazdy, nie? Ale ładnie. Ale zielony jest ładny. Ja cię słucham. Ale masz razy czyściutko, no a łodygi piękne. No. Tutaj jeszcze to jak mówiłem, to odciągane, nie? To jak jeszcze. Mówiłem, wiesz, nie, jest, było jest później, u nas, nie było u nas problemu z... Zobacz, z chowaczem, zobacz, czysta łodyga. Zresztą, tu też, wiesz, nie było problemów, nie? Tak jak wiem, że w wielu przypadkach były problemy z uszkodzeniem łodygami. No tak, u nas nie było tego problemu. Natomiast skumulowało się to przy pryszczarku już w momencie wytwarzania łuszczy. No tutaj też tego było od diabła. Czyli, no okej. Okay. A czekaj, a chowacze? No właśnie tu nie było, nie? Nie widać łodygowych żadnych. No. Czyli pryszczarek i... No, już te typowe uszczynowe. Bo nawet powiem ci tak, w okresie kwitnienia słodyszek był, ale naprawdę sporadycznie. Naprawdę, nie powiem, że go nie było, bo był, no. Ale bez jakiegoś tam dużego nalotu. Aha. Okay. Natomiast uszczynowe nam dały popalić. Uszczynowe i te późniejsze właśnie takie przymrozki właśnie w tym momencie, w tym pod końcówce kwitnienia też jeszcze tam wyszły jakieś takie rzeczy, więc... No, trochę się złapało, skumulowało, natomiast no i tak wygląda to... I tak wygląda nieźle. No. Okej. Okay. Dobrze. Dobra. Mateusz, a powiedz mi, a czy coś będziesz ten jakiś, że on ma bardzo dobre zaolejenie, nie? Takie... Mam nadzieję. Tak? Masz, gdzieś u ciebie są skupy? Tak,
w linii prostej. Ja mam do... U nas to jest taki bardzo duży podmiot. ADM się nazywa. Jakoś widzisz, lokowanie zrobię. I wiesz, kupują się. Typowo właśnie, mają dwie ceny. Na cenę no. jakby niemiecką, na niemieckich warunkach, czyli właśnie zaolejenie, dopłacają za zaolejenie, zanieczyszczenia i czy tam za niski poziom zanieczyszczeń oraz za wilgotność, czyli to, jak rośliny są suche. I można na polskich warunkach, czyli bez tych wszystkich dopłat. No. I wiesz, no mnie to interesuje bardzo, bo jak jest dobre zaolejenie powyżej 40, bo nie 40% dopłacają, wszystko co powyżej. No to powiedzmy w zeszłym roku tam przy cenie 1900 parę złotych, to wychodziło przy zaoleniu 40 tam 3 z kawałkiem, wychodziło tam 150-160 zł dopłaty do tony. No to tak, to tak jest mniej więcej. Na 4 tony szkoda, to jest 600 złotych samej dopłaty. Nie, jak rzepa kosztowała 4000, to tam może mniejsze znaczenie. Dopłaty były piękne. Ale bo to proporcjonalnie rośnie do dopłat. Im wyższa cena, ty masz odciany tam ileś procent dodatku za każdy 1% zaolejenia. Widzisz, to tego nie działa, a to dzięki. Tak. Dlatego ja wybieram właśnie takie, celuję w takie odmiany właśnie. Które z tym, zaolejeniem, nie? Chyba to będzie też przyszłość, nie? Tak jak i wszystkie inne. No coraz rzeczy. Więcej tego gdzieś tam się słyszy o tym, że już... Właśnie nie ma się co dziwić, jak ktoś produkuje olej z nasion, no to zależy mu na tym, żeby ten produkt, ten komponent też był no jak najbardziej wydajny. No dokładnie. Dobra, no to chciałbyś onkę jeszcze? Ale to musimy wyjść, bo do onki to trzeba... To kawał drogi. No. Dobra, wyjdziemy, ale jeszcze bym, wiesz co, popatrzył na to. Popatrzę sobie na Guzzi, bo to jest, na Paradise, bo to jest jakby najbardziej wysunięte na północ, którą ja znam, plantacja. Wiesz, rzepaku, nie? I rzeczywiście tutaj troszeczkę gdzieś tam poredukowane jest, natomiast patrząc tak jakby, ale zielony, patrząc tak jakby też na ten ład, no to wygląda ładnie, nie? To jest ładnie dopilnowane, ładnie, wiesz, doczyszczone. A właśnie to dopilnowane, to wiesz, można było jeszcze jeden zabieg się wstrzelić, tylko znowu już te warunki były bardzo skrajne. Ale o czym mówisz, o grzybowym, czy nie, o szkodniki. O szkodniki, to faktycznie jakby... Warunki były, wiesz, to była taka sinusoida, niby ciepło, w nocy zimno, tu chciałeś pojechać, to znowuż przeleciał jakiś deszcz. Taki, wiesz, u nas w maju na przykład sporo było takich deszczy, po 2 litry, 3 litry, gdzie wiesz, jak spojrzałeś, wykopałeś w ziemi, no to tam przesiąkło na te 2 centymetry, nie? Czyli tak powiedzmy rośliny średnio skorzystały, ale jak miałeś zaplanowaną jakąś robotę, no to już popsuło. Popsuło, no tak. Zobacz, dosyć późno robiłem zabieg ten, bo zrobiłem jeden zabieg, powiedzmy, przed połową kwitnienia, tu na te opadanie takie klasyczne. Przed połową kwitnienia, no. No okay, tak powiedzmy, nie na samym początku, tylko troszeczkę później. Troszeczkę później, I drugi zabieg pod koniec kwitnienia i zobaczmy wszystko. Czyli dwa zabiegi. I to jest, zobacz, to jest poprzeczniak, gdzie powiedzmy ten ciągnik więcej razy, bo raz przejechałem dookoła, a drugi razem przy wyjazdach, gwiazdach. I zobacz mimo wszystko, jak on zarósł, ten poprzecznik, nie? Oczywiście on jest niższy, bo będzie niższy, jasne, bo został gdzieś tam. Ale mimo wszystko gdzieś tam te rośliny jeszcze pociągnęły. Ja już zrobiłem ten test, zobacz tam, jak to robi z Grzesiem Kota, czy jakiegoś innego. Robiłeś? Butelki, no przed chwilą w ścieżce. No faktycznie. Ale jest taki... Test kota, no. No tak u nas mówili, że rzepak jest ładny, jak kot górą przebiegnie. No czy tak, to też w jęczmieniu tak samo, też, nie? Też, że też, kot też idzie górą po rośliniach, to znaczy, że jest ładny. Tak. Wiesz co... Miałby tu szansę przejść. Wiesz co, kiedyś te rzepaki, jak się wysiewało 10 kg, tak jeszcze jak mi tam ludzie z wioski mówili, nie? No i rzeczywiście no, trzeba było to jakoś bronować, żeby to chociaż trochę zmniejszyć obsadę. No to miał szansę, nie? Ale tutaj te nowe odmiany, chociaż to i tak. Jaką normę wysiewu miałeś? Musieliśmy się cofnąć do filmów, ale wydaje mi się, że około 40 paru roślin. Okej. Jakby tyle wysiewaliśmy, ale ja nie liczyłem obsady, jaka została finalnie. No to taka jest, wydaje mi się, że optymalna. Nie? Bo to był chyba 20 któryś już sierpnia, u nas troszeczkę zwiększyłem, bo u nas między 15 a 20 sierpnia jest ten optymalny termin siewu. Ja siałem chyba 22 czy 4 coś takiego. Sierpnia. No u ciebie jest to ciutkę, i powiem ci, że muszę szybciej. I jak zobaczę jeszcze w tym roku, czy będę sam siał, czy znowu wezmę usługę i będę celował, żeby gdzieś tam po tym 15 siać już. Jednak powiem ci, że te 2 tygodnie robią różnicę.
Aha, oczywiście. No, w rzepaku to... Pomimo tego, że ta jesień jest długa i tak dalej, niektórzy się boją, że trzeba dwa razy skracać, nie ma się czego bać. Nie no, skracać zawsze. Chociaż niektórym gdzieś tam wiem, ja że też jeden przerosły. Zabieg regulacji i pomimo tego, że ta jesień była długa, dodatkowo... No te akurat trafiłem tak, że zasiałem i warunki w miarę było ok. Później co prawda było sucho, no. Ale tak na te wschody to te rośliny miały, więc wiesz, jak rzepak powschodzi, to już będzie. To już nie? będzie. No, trzeba się zabezpieczyć troszeczkę. Ja uważam, że lepiej raz więcej skrócić niż gonić jakimś azotem. Oczywiście. No, a wiadomo, że on to cały ten plon jednak jesienią buduje, gałęzienia, tam już zaczątki, także to tak rzeczywiście lepiej jest, nie? U nas w ogóle na dole Polski to te siane wcześniej lepiej sobie dały radę, ale to przez presję szkodników. Te późniejsze jakby były tak duże naloty szkodników, a te wcześniejsze... Czyli po prostu zdążyły wcześniej? Tak, wcześniej jakoś... Nie, one, znaczy mówię nawet o jesieni, nie? No. Że zdążyły rozwinąć tą rozetę i były takie silniejsze. No tyle, te mniejsze plantacje były bardziej kuszące dla dokładnie, szkodników. Dokładnie, tak, one załatwiły całkowicie, nie? I trzeba było przesiewać, a te siane wcześniej jakby zostały, bo były silniejsze, nie? Także... No to u nas jesienią też względu. Nie było jakichś takich tam dużych problemów. No bo powiedzmy było normalnie. Dobra. Słuchaj, a co w ogóle, czy jakieś niespodzianki w sezonie? Nie. Czy trafiły z typu jakiś, nie wiem, właśnie... Jedynie ten pluszczarek i ta pogoda, która spowodowała, że rośliny tak szybko wyskoczyły. I wiesz, ja też uważam, że jakby dawka azotu ma drugoplanowe, jest mniej ważna, no. Jakby ma drugoplanowe znaczenie od terminu podania. W tym roku, jak ktoś czekał z azotem na późniejszy termin, albo mokro, bo u nas było strasznie mokro, nie? Naprawdę, chociaż udało mi się gdzieś tam w przymrozki wjechać, ale wiesz, azot poszedł 1 marca i zaraz tam po tygodniu czy po 10 dniach dołożyłem jeszcze mocznika, czyli cały azot zakończyłem tam powiedzmy w pierwszej połowie marca. Mhm. I to było widać, że te rośliny potrzebowały tego nawozu wcześniej, tego azotu, bo powiedzmy dawka nie była jakaś tam bardzo duża, bo tu tam jest 160 kg wiosną, czy nawet nie, azotu. A łącznie? A łącznie jesienią dołożyłem stówkę mocznika. Stówkę mocznika około 200, okej. Okay. No to już 200 to już sporo. Dobrze, no to już jest okej, okay. Ale to tak jeszcze tak. Ale wiesz co, no stanowisko po pszenicy, ta pszenica dosyć dobrze plonowała, a pod pszenicą było mało azotu. Aha, i tak czyli nie było. Słomy trochę tam też było, więc no mówię kurczę, żeby wiadomo, że w naturze to się wszystko musi wyrównać. Mhm. I tak doszedłem do wniosku, że dorzucę właśnie jesienią. I też uważam, że, bo tak jak mówiłem, jak już zasialiśmy rzepak, potem przyszło trochę takiej posuchy. I ja pamiętam, że to było przed samym agroshow. Właśnie dołożyłem tą stówę azotu, stówę mocznika i popadało. I też było widać po pewnym czasie, że faktycznie kto wtedy dał azot, to te rośliny momentalnie ruszyły z kopyta, nie? Jasne. No więc no uważam, że to miało sens. Bo wiesz, ja dałem ogólnie takie okrojone nawożenie, bo dałem co tam 150 kg polifoski, więc może 9 kg azotu. No tak, to tam niewiele masz. Ale to potrzebowanie, jak mówiłem, że dobry rzepak stówę potrafi jesienią wciągnąć. A jasne. No, jest fajnie, wiesz, rozwinięty. Więc uważam, że to i tak wszystko w granicach rozsądku, te nawożenie. Nie, to też mi się tak wydaje, nie? A powiedz mi, a jaką masz glebę? Jaka to jest klasa? Tu jest taka fajniejsza, nie? Wiesz co, u nas powiedzmy klasa gleby jest trochę mylna, bo tu jest czwórka, no. Czwórka A. Ale taka cięższa. Ale właśnie to chodzi, że ona jest gliniasta. Gliniasta, no. Więc, to taka więc jak jest tak, że jak już rośliny powschodzą, to już sobie ciągną, ale gorzej nieraz jest ze wschodami, szczególnie jak jest sucho, to... No to taka, na takiej glinie to potrafi trochę... Tak, gdzieś tam paradoksalnie wcale to nie jest taka ziemia na rzecz. Ona jest zimna, zlewna. Jest. Tak, wiesz, bo to na pszenica sobie radzi super, nie? Tak, naprawdę, pszenica sobie radzi super. Lepiej. I tak samo jest z kukurydzą. Tak jak kukurydza lubi, powiedzmy, wiatr w korzeniach, tak rzepak podobnie. On lubi oddychać korzeniami. Powiem ci tak, lepsze plony mam na słabszych, znaczy ogólnie jakby z całego gospodarstwa miałem kiedyś taką dzierżawę, lekka ziemia, fajna i zawsze wydawało mi się, że tu na moich ziemiach będę miał lepszy rzepak niż tam wiesz, na jakiejś dzierżawie, na słabszej ziemię, a tam się okazało, że ziemia jest, nie jest zła klasowo, tylko po prostu jest lżejsza. I tam rzepak mi się, na przykład tam niedużo, bo tam chyba z 200 kg więcej, ale dał więcej niż powiedzmy
ta sama odmiana na moim polu, nie? Co dla mnie było trochę zaskoczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o pszenicę, no to jest odwrotnie. Jest odwrotnie, a no. Może pak lubi, wiesz, szczególnie jak jest taka wiosna jak w tym roku, że była zimna i bardzo zlewna. U nas to były bagna na polach, nie? I wtedy rośliny się męczą. Wielu. Tak, ale to wielu częściach Polski to nawet czuć było, że ten rzepak coś tam podgniwa gdzieś. Tak. A zalania to nic dobrego. Mimo wszystko, dlatego wiesz, ja się nie nastawiam na jakieś tam rekordy, w sensie, nie wiem, po 5 ton, natomiast uważam, że takie 4 plus jest jak najbardziej do ściągnięcia, a mnie to by satysfakcjonowało, no. Jest. No. No miejmy nadzieję, że będzie. Zobaczymy co z tego. No pamiętam, że na jesień wyglądał też super, nie? No jesień wyglądał, dlatego mówię, że tak ogólnie wyglądał dobrze. No ten początek wiosny nam popsuł, żeby wiosna była normalna, bo u nas wręcz była wiosna zalewowa. Było naprawdę bardzo, bardzo mokro. Bardzo mokro było i było widać ewidentnie, jak się rośliny męczą, nie? I to ogólnie, czy pszenica, czy rzepak, to było widać, że to nie jest to, co one lubią. Jasne. Okej. Okay. Ale dobra. Nie ma co narzekać. A powiedz mi, a ile masz tutaj na tym polu? Ile? 20 hektarów. 18. 18 hektarów. Niecałe 19, no. Paradize. Nie, to mam część paradajza i część onki. Okej. Okay. To większość jest paradize, nie? Paradise. Tak. Paradise. Chyba paradise. Będziemy mówili paradise. Raj. Raj na twoim polu. Tak. Dobra, zobaczymy. Raj ale w zbiorniku. Kiedy będziesz? Planujesz zbiory? Teraz ciężko powiedzieć, nie? Ciężko powiedzieć, wiesz. No zielony jest. I to widać, że to jest tak do innych części kraju, takich tych z dłuższym okresem wegetacji, no to tak z 2 tygodnie, nie? Myślę, że U mnie żółknął. Dobre 2 tygodnie, no tak trzeba liczyć. No dobra, no to skoro do tej pory wytrzymało, to trzymajmy kciuki, żeby wytrzymało dalej. I oprócz pryszczarka tu rzeczywiście no nie ma się do czego doczepić, liście piękne. Jeszcze zielone, jeszcze ten azot będzie odciągany, chociaż tutaj jestem trochę poprzecznie. On będzie odciągany z samych liści, nie? On wyciąga. No, tak. Ten azot pójdzie teraz właśnie w te jeszcze łuszczyny. A że mokro padało, jest, no. Wiesz, to fajnie, on dobuduje właśnie masy tutaj na łuszczynach. Miało być bez czarowania, no to będzie bez czarowania. Jeszcze raz tak, wiesz, zerknę, czy gdzieś tam jakieś w kątach liści, w kątach tutaj rozgałęzień, wiesz, jakaś ślizna twardzikowa, coś, no. No nie widać, on pod względem zdrowotności, no to jest mega, jest dopasiony tak masakrycznie, bo to, no, tam wszystko, co można było wpakować, jakby te geny odpornościowe, wirus żółtaczki rzepy, słucha ślizna kapustnych, LM7, to wszystko jest jakby, nie? Jest tutaj zdrowotność plus olejenie plus plony, uważam, to taka jest, no to trzy takie najważniejsze cechy Paradise, nie? No ale kombajn pokaże. Dokładnie. Dobra, to idziemy na nasz drugi rzepak, na onkę. Prowadź wodzu. Tym razem bez przewracania. Nie nagrało się. Jasne. Onka. Dobra, zobaczymy czy... Czy zdrowotność wychodzi tak samo? Zdrowotność wychodzi tak samo, jest jakby... Po kolorze patrzę, że jest tak troszeczkę mniej zielona, jakby, jest, nie? Tak, wygląda, że jakby była wcześniejsza. I jest wcześniejsza. Jest Mateusz wcześniejsza. No właśnie. Ona, i to było widać, wiesz, podczas kwitnienia. No cały czas było widać tę różnicę. Jakby już później, jak już, wiesz, dostała tego koloru i tak dalej, nie? To było już widać różnicę. No i co? Też jest niższa, nie? No jest niższa. Jest niższa, no to jest, wiesz, populacja. Jakby ona rzeczywiście no nie rośnie aż taka może pójdziemy wielka. W miejsce bardziej niż ten. przyjemne to będzie pewnie trochę wyższa. Natomiast no tak wygląda no, pewnie tak na realnie, nie? Dokładnie. Tak. Dobra. Tak. Ale rzeczywiście to już będzie, patrząc nawet po kolorze, to już będzie bardziej. Będzie szybciej do zbioru, nie? Na pewno. I tak wygląda, także... jakby tam ten miąższość tego łanu była lepsza, nie? W Paradise. Chociaż tutaj też, ona się gdzieś tam rozgałęzia. Też tak mniej więcej od połowy przejdziesz. No. O Jezu! Się trzyma. No, gdzieś szyte to zwarte, nie? No, także jest trochę wcześniejsza, na pewno niższa.
A jakieś problemy inne z, nie wiem, ze zdrowotnością, coś nie? Bo ty pewnie to nie, samo stosujesz, tak, nie? To jedno lecisz ten. Nie, to jest standardem takim. Dokładnie. Bez... Na tyle jest trochę to tak powiedzmy nie do końca dobrze robione, no bo w teorii powinno się strzelać w te odpowiednie fazy, nie? Jak mamy dwie tak. uprawy, które są troszeczkę, mają inne terminy swoich faz rozwojowych, no to zawsze gdzieś przesunięcie jest, nie? No, chociażby sklepieniem czy coś, ale... To nie powinno być. Obydwie są, wiesz, zaliczane do jakichś średnio wczesnych. Ona jest ciutkę wcześniejsza, nie? Ale to nie jest jakby przepaść, nie? Tak samo z dojrzewaniem, to obie będą raczej, tak bym celował, średnio wczesne niż późniejsze, nie? Bo niektóre odmiany ewidentnie gdzieś tam są jak późne. Jak stoję, to nie jest dużo niższe ode mnie, nie? No tak niby nie, ale tak wydaje się, że może dlatego, że tam jest dołek gdzieś. No, może też ale, tak być, ale no. Łuszczyny są ładne, powiem ci. No już się nie podobają ładne. Mi się. Naprawdę, patrząc jakby na wielkość tego, to tak, wiesz co, no tak, zdarzają się i takie kurcze, które są całkiem takie, już, o, coś wlazło. Widziałem. Co to wlazło? Widziałem. Co to wlazło? Widziałem jak ten, jak kręciłeś. No. Dlatego mówię, z tym był problem, nie? Jest. Z tym gdzieś był tam, problem. Gdzieś tam są. Okej, okay, no ale... No. Wiesz, te środki też tak działają jak ja działają, mówię, nie? Raz, że one skuteczność mają średnią, dwa, tak. że ta pogoda to była taka sinusoida, naprawdę. No, ciężko było się, wiesz, wstrzelić, żeby były odpowiednie warunki. Aha. Tu był też problem. Nie, jasne. I to niestety widać. I to właśnie tak jak mówisz, kiedyś były te preparaty naprawdę bardzo dobrej jakości i bezpieczne dla zapylaczy, to się ktoś tam ubzdura, że coś jest nie tak i nam tak nam polepszają, że mamy straty, których byś nie powinno. No nie, no ale to później musisz, wiesz, nadrabiać zabiegi ilością zabiegów, wiesz, tak, i, a to i tak roślina może mieć dużo fajniejszy potencjał, bo tu widać, że tych łuszczyn mogło być więcej, no. Ale no okej, okay, o ile do przymrozków jakby no nie mamy... No nie masz tutaj, no i wpływu, też widać, nie, troszeczkę ale gdzieś tam ale te uszkodzenia po szkodnikach, no to już tutaj możesz zrobić zabieg, no ale żeby było jeszcze czym. No właśnie. Tu jest ten problem. Okej. Okay. Dobra, wiesz co, wyrwałbym sobie tam. Wyrywaj sobie. Jest po tym. No to ładnie. Patrzę też na wiesz, na grubość. No. Grubość. No może teraz już korzeń jest zredukowany. Tak, one już tam są, powoli będą. Ale też tu nic na korzeniach nie widać. Fajnie, łodygi. Okej. Okay. No. One są zdrowe, nie? Tutaj. Zdrowe, no. Tu się akurat raz, że tak jak mówiłem, nie było takiego nalotu, a dwa, że akurat wtedy udało się zabieg tak, zrobić idealnie, tutaj, nie? Tak, to masz opanowane ładnie. Udało się zrobić. Ale jak to wiesz, w naszym rolnictwie zawsze wyjdzie coś. Dokładnie, byłoby zbyt pięknie, jakby się wszystko udało. Jak nie jedno, to drugie. No to co? Na ile oceniamy tutaj? Ja nie oceniam. Populację? Znaczy, na ile? W sensie myślałem, że na tony ty już... Na tutaj, tony, no, pytam na tony. Nie, to jak mówię, wszystko powyżej 4 mnie cieszy. Ja tak, wiesz, staram się prowadzić te uprawy na 4 tony, nie szaleję z nawozami. Jasne. I jak jest 4 z przodu, to ja jestem zadowolony. Okej. Okay. No to tej wersji się trzymajmy, a zweryfikujemy, powiemy, co? Jak ten? Jak to też... Tak realnie bez żadnego czarowania, nie? Nie, no czarować to nie ma. Czarowanie ma sensu w ogóle, jakby to wiesz, tak czy siak pole zweryfikuje zawsze. Dokładnie tak. I to wiesz, tak. raz coś możesz kogoś, wiesz, podczarować, ale drugi raz, a to jest bez sensu. Nie na tym to polega, nie? No dokładnie. No czuć, że to będzie pompowało jeszcze. Bo są zielone puszczyny.